Dzień dobry Państwu. Już w najbliższą sobotę, w tym właśnie miejscu, o poranku, poznamy najlepszego szachistę juniora z naszego miasta. Tu właśnie odbędzie się finał corocznych zmagań młodych adeptów królewskiej gry w szachy, którzy będą mogli się zaprezentować każdemu z nas ze swoich umiejętności, a my będziemy mogli ich nagrodzić oklaskami, a także dopingować, żeby walcząc o nich na tych szachownicach wykonywali bardzo dobre ruchy, żeby było jak najmniej błędów, a oni, żeby byli usatysfakcjonowani i żeby cieszyli się, że to właśnie wy, mieszkańcy, możecie ich zobaczyć. To jest naprawdę dla nich bardzo, bardzo istotne, gdyż oni przeważnie grają w miejscach, gdzie nie ma takiej publiczności, że nie mogą się zaprezentować. A tutaj każdy będzie mógł zobaczyć. Liczę też na waszych rodziców, liczę też na dziadków, którzy będą was wspomagać. Cały turniej organizuje łącznie z uczniowskim klubem sportowym Iskra Młodzieżowego Domu Kultury, a także pod honorowym patronatem prezydenta miasta Piły. Będą dla najlepszych puchary, będą dla wszystkich też uczestników medale, będą też dyplomy, będzie też jak zwykle na koniec słodka niespodzianka. Dlatego zachęcam, przybywajcie. W piątek odbędzie się część pierwsza turnieju w uczniowskim klubie sportowym Iskra, który ma siedzibę w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Okrzei. A na drugi dzień, właśnie w sobotę, tutaj sam finał, gdzie zobaczymy czwórkę najlepszych. Zapraszam. Zgłaszajcie się do pana Andrzeja Ancuty, który wam wyjaśni wszystkie terminy i jakim systemem zostanie rozegrany cały turniej. Jeśli jesteście rodzicami, zgłoście również swoje pociechy. Może oni zostaną tym najlepszą szachistką w naszym mieście. Do zobaczenia.